zobaczyć. Dobra forma, jesteś zadowolony na przykład dzisiejszym skokiem? No, jestem z dzisiejszym skokiem zadowolony. Pierwszy skok trochę, tam warunki nie sprzyjały, ponieważ upadał mokry śnieg. No i prędkości były słabe i nie pozwolą to skoczyć dobrze. Ale w drugim skoku warunki trochę się poprawiły, no i oddałem dobry skok. Ale ten skok nie robił problemu? Mi jakoś nie przeszkadzał ten skok. Najgorzej ten śnieg mokry. Panowie tam starali się odświeżać przed waszymi skokami na górze, ale czy to wystarczyło? No myślę, że w pierwszej serii trochę nie wystarczyło, ponieważ jakby było tam więcej tych mężczyzn, co odświeżają. Ale w drugim skoku przestało tak padać, no i było dobrze. A w powietrzu wszystko sprzyjało? W powietrzu warunki były takie w miarę równe, więc, więc fajnie było. Ale w drugim skoku dostałeś coś pod narty, czy po prostu ogólnie drugi skok był lepszy? Nie, zdecydowanie lepszy był drugi skok, ponieważ trafiłem w próg, no i tam pozwoliło mi to odlecieć dobrze. W pierwszym skoku było trudniej trafić przez to, że właśnie ten śnieg spadł? Jakoś przyhamowało cię może? Tak, warunki tam na rozbiegu trzymało mnie bardzo na palce, no i nie mogłem się z tego odbić, musiałem wyszarpać górą, no i nie odleciałem. Czy będziesz jutro biegł? Biegł do kombinacji? Myślę, że będę biegł. Będzie dłuższy dystans niż ostatnio. No 7,5 kilometra, myślę, że dam radę. A czy w tym sezonie poza konkursami w ogóle trenowałeś na biegówkach? Cokolwiek? No teraz nie trenowałem w tej zimie w ogóle i no, tylko starałem się wystartować w zawodach Lotus Cup, ponieważ sprawia mi to przyjemność bieganie. Czyli masz ze sobą tylko 3 biegi, tak? 3 biegi, dokładnie. Tak. Aha, jutro pobiegniesz sobie dla przyjemności? Tak, dla przyjemności. A jak ogarniasz swój stres? Masz jakiś stres przed zawodami, czy nie? No myślę, że przed takimi ważnymi zawodami mam trochę stres, ale jakoś sobie dobrze radzę z nim, ponieważ oddaję lepsze skoki, jak się stresuję. Czyli jesteś taki bardziej zmobilizowany pozytywnie, nie? Że to się to przekłada na właśnie na lepsze skoki, a nie odwrotnie, że nie działa to destrukcyjnie, co? Dokładnie, właśnie. Pozwala mi to oddać lepsze skoki. Żeby cię stresować. Ale korzystasz z, nie wiem, z porad jakiegoś psychologa może czasem, czy po prostu sam sobie to jakby walczysz z tym stresem? Sam sobie jakoś radzę. Z początku w kadrze staraliśmy współpracować z psychologiem, ale później tam już przestaliśmy i teraz radzę sobie sam jakoś i dobrze mi to wychodzi. Ale to, co wam psycholog nauczył was, to stosujesz, czy po prostu stosujesz swoje techniki? No staram się stosować to, co psycholog nam zalecił, no i to mi pomaga. No ale rozumiem, jakby to przestało ci pomagać, to znowu się zgłosisz, tak? No myślę, że tak. Dobra.